Sponsorami dzisiejszego odcinka są Kapiak.pl, kupujesz czy licytujesz, Armago.pl, autoryzowany reseller Apple i CSOP, od którego mam naprawdę zarąbiste przejściówki, ale o nich w odcinku. Witam. Dzień dobry i jeszcze raz zacznijmy. Dzień dobry i witamy w 47. odcinku Apple Blog TV. Ja się nazywam Paweł Nowak. A ja Wodek Markowicz. Apple Blog TV to tygodniowy podcast na temat newsów i plotek o Apple, a teraz jesteśmy w... Tanich Draniach, Tanich na Draniach. Ulicy, na rogu Jakuba i... Józefa. Józefa, tak. Świętego Józefa. Jak mi się wydaje. Na Kazimierzu oczywiście, tak? Dobrze powiedzieliśmy? Dobrze. Chciałem się upewnić, żeby nie pokierować w tą stronę, to jest ale 34... Nowy lokal. I ja szczerze jeszcze tutaj nie jadłem, ale zobaczymy za chwilkę, mam nadzieję. Mamy herbaty przygotowane przez miłą panią Zaladą. Zaraz sprawdzimy, czy są poprawnie przyrządzone. Tak, Wodek zaraz sprawdzi, czy... I podamy małą recenzję. Patrz, dalej się dla widzów. Dzieje się bardzo dużo w środku. Jest z nami pan od CSOP. Pan od CSOP. Który nadzoruje, czy poprawnie rozdajemy jego przejściówki. I różne jest rzeczy. Piotr Seweryn, czyli nasz studyjny fotograf. I on jest studyjny. Ja się też będę poprawiał. I także jeździ na rowerze. W górach. Wodek po prostu za każdym razem dowiaduje się czegoś nowego i stara się to wykorzystać w odcinku. Ja staram myślę, się. Że nie trzeba tego, słuchajcie, depresjonować. Ja myślę, że to jest poprawność. Tak, perfekcjonizm, Paweł, to się nazywa tak. Teraz. Wodek na przykład przychodzi do mnie do biura, podchodzi do Dawida, który pisze ten program, którego jeszcze nie wydaliśmy, i tak, jak tam twój framework, bo się rok temu usłyszał framework i od tego czasu jak tam framework, nie? Jesteśmy na tematu, bo ja mam dzisiaj pierwszy fantastyczny temat, słuchajcie. W komentarzach pod... Na starszych iPhone'ach można nagrywać filmy, jest taka aplikacja, iVideo Camera. Tak. Paru czytelników napisało, ja opisałem to na blogu. W komentarzach ktoś, nawet ci powiem kto dokładnie, żeby, że tak powiem, kredyty mieć, Bartem, umieścił link, znaczy nie link, tylko nazwę programu Sleep Cycle, który poleca gorąco. No, z ciekawości wrodzonej, prawda? Zaszedłem do App Store i patrzę, jest program faktycznie w tym momencie wyprzedaży za... Za ile? 59%. O, propos wyprzedaży, sorry, zakoskanie. Tom 89, jest na wyprzedaży, 4,99. TomTom, to 4,99 dolarów. Czyli się tak fantastycznie sprzedawał. Czyli połowę taniej i tak samo Endrive jest o połowę taniej. Znaczy Endrive jest, ja pisałem, ale Endrive jest... Tak, jeśli ktoś chce, to może sobie kupić. Za 5 dolarów to jest połowa TomToma? 50. No, bo powiedziałeś 5 dolarów. Powiedziałem 5? Możecie się cofnąć teraz. No. Dobra. 5 dolarów. 50. No. Sorry. No, a Endrive jest za 40. Ile wsypałem już cukru? Wystarczy. Dostaniesz cukrzycy, bo nie będę się mógł z tobą męczyć. No to nie tak działa, Wodek. W każdym razie jest ta aplikacja Sleep Cycle, bo w ogóle stwierdziliśmy z Włodzimierzem, że tak? Nie robimy tematów iPhone'owych, nie iPodowych. Nie. Kiedyś mieliśmy tak, że był 1-2 odcinki same iPhony i potem było takie, aha, to robimy teraz same iPhony, to zróbmy coś o Macach. Nie było tak, bo tak. Ciągle o tych iPhone'ach. Ciągle te iPhone'a. Jeszcze wpadam do Pawła, jeszcze z metaformy dawnej i mówię, no mam temat o iPhone'ie. On tak, Jezu, Wodek. Znowu, nie? Naprawdę. Koniec. I od tego czasu nie robiliśmy nic praktycznie. To jest tak zwany uraz. Tak, bo... Uraz, nieważne. Zostało nam. No nic, co tam do twojej aplikacji? Aplikacja nazywa się Sleep Cycle. Jest w tym momencie na promocji. Nie wiem, ile kosztuje normalnie, bo teraz kosztuje... No ja mam 59 tych... penisów. Nie mów penisów, pensów. Pensów. Ale powiedzieć, że jak byłem w Londynie i mówiłem tak, wiesz, że tak po angielsku penis? Jeszcze mówiłem... 59 penis. No, please. Dokładnie to. Bo oni mówią penis. Oni... A, dobra. Czaję. Nieważne. Ale to nie było śmieszne. Nie wiem dokładnie ile kosztuje, 89 chyba eurocentów, jest, to jest ekwiwalent, nie? Miałoby sens, okej. Okay. Aplikacja instalowana na iPodzie, na iPhone'ie, iPodzie Touch. Uruchamiamy ją, zablokowujemy ekran, także aplikacja cały czas działa. Kładziemy go na łóżku, pod poduszką, raczej bym nie kładł, bo wiecie, jak jest, nie? Ale gdzieś na łóżku, w każdym razie, żeby leżał na łóżku. I ten telefon, ta aplikacja przez całą noc działa i analizuje za pomocą akcelerometru twój sen. I są takie dwie fazy sny. Jest ten ciężki sen. A jak ono to robi dokładnie? Akcelerometr jest i robi wykres. Ja to ci pokażę, wykresik piękny. Patrz. Ja analizuję tego, bo czekaj, już ci skończę, bo ja widzę, że Wodzi, że jesteś gotowy do pytań. Nie rozumiem, jak od wstrząsów ono może wiedzieć. Wiesz, analizowałeś fazę snu. Ja ci mówię. Ponieważ w tej fazie snu, kiedy jest taki lekki sen, ty się wiercisz i wtedy się ruszasz. A jak masz ten cienki sen, kiedy nie powinieneś się budzić, to jesteś prawie nieruchomo. Ale telefon musi być włączony, czyli podpięty do kabla. Tak. Czyli przez moje łóżko będzie zeszedł kabel. Znaczy nie musi być włączony. Tu jest na zdjęciu podpięty do kabla, po to, żeby się ładował prawdopodobnie, ale masz zablokowany telefon. Ale myślę, że przez godzinę akcelerometr, znaczy przez całą noc akcelerometr napitany na full, nie wiem.
Ja myślę, że tak nie na full. Wystarczy mu próbka co minutę, żeby wziął, nie? Tak? No dobra, dobra. No powiedzmy, że nie musi być podłączony. Przyznam się, że nie ściągnąłem jeszcze, ale nawet gdyby miał być włączony, no to przecież masz ładowarkę koło łóżka. Masz na 100% ładowarkę koło łóżka. No. Bo Wodek zmienił telefon znowu. Herbata. Dawaj, dawaj. Pamiętacie, jak ostatni raz chyba w tupli piliśmy herbatę i Wodek wypił, wylawił na swojego laptopa? To dzisiaj zrobi chyba to samo, no. Było tak? Ja tego nie pamiętam w ogóle, więc sorry. Aplikacja analizuje za pomocą akcelerometru, jak się wiercimy w łóżku i ustawiamy sobie godzinę, w której się chcemy budzić i on ma takie półgodzinne okienko, bo te fazy snu się tam wymieniają. To jest różne dla różnych ludzi, dlatego nie da się tak dokładnie określić. Ustalamy sobie godzinę mniej więcej, o której byśmy chcieli się obudzić. Ty i jak on w trakcie tej... Tylko nie klikaj nic, bo nie ma internetu. On w trakcie, kiedy jest ta lekka faza snu i jesteśmy w okolicach tej godziny, którą ustawiliśmy, bach, zaczyna budzić budzik, rozumiesz? I nas budzi i budzimy się wypoczęci. I teraz w praktyce jak to wygląda? Przyznaję się, że nie ściągnąłem się tej aplikacji, ponieważ mam problemy małe z podpięciem mojej karty, bo zmieniam banki, ale chodzi o to, że ja zauważyłem, bo ja mam dwa koty. I teraz tak, kiedy koty mnie obudzą na przykład do snu... Jak mają koty na imię? Kot 1 i kot 2. Kiedy, i to nie są ich imiona, tylko mają na imię kot. Mają numerację. Dokładnie, wiesz co, ja wołam kici i prawdopodobnie jest jeden kici, drugi jest kici. To wiesz czemu to nie jest dobre, bo ktoś przychodzi do twojego mieszkania, ktoś nieznajomy, nawet złodziej, i mówi do kota kici, on do niego automatycznie idzie. A jakby miał na imię na przykład Mruczek, gdzie do niego mówisz Mruczku, chodź tu do mnie, on do ciebie podchodzi i wtedy... Aha, i biedny włamywacz, którym się włamie do mieszkania, nie będzie mógł, że jak powiem, doznać. Miau! Tak? To teoria ma dziury, stary. Nie wiem. Ona bardziej na psy działa, żeby psów nie wołał żadna osoba nie powołana. Dobra, ale... Znaczy, sami tak, no bo psy chodzą sobie... Czemu się zająłem twoim komputerem, jak mówiłeś? Chciałem sprawdzić komentarze, czy ludzie piszą, czy się działa. No są komentarze. Piszą, że działa, ale tak... 5 gwiazdek. Wszędzie teraz... sobie próbował, gdybym nie miał iPhone'a, ale że nie ma, to nie będę próbował. Patrz na to. Same piątki ma, stary. I tylko dwie osoby są niezadowolone, dały jedną gwiazdkę, ale... Ja tylko powiem, bo jeszcze skończę wątek z tymi kotami. No mam te dwa koty. I teraz tak, jeżeli kot na przykład w kuchni coś świetne stłucze... Świetne powiązanie do iPhone'a, nie? No nie? Uh-huh. Nie, to jest do fazy snu. Jeżeli śpię i kot coś stłucze w kuchni i tak. W związku z tym, że ja się budzę, no bo prawda, mam dźwięk tłuszonego szkła. Tak. To wtedy najczęściej trafiam, no bo wiesz, Marfi czuwa, najczęściej trafiam do tej złej fazy snu, wtedy kiedy się nie powinienem budzić. I jestem potem, bo to już się nie kładę, ale jestem cały dzień wkurzony i jest niedobrze. Na pewno tak jest. Powiem ci, że na pewno tak jest, że wstajesz w złej fazie snu, masz zepsuty tak, cały dzień. Tak, zgadzam w 100%, już nieraz to przechodziłem. Wiesz, przestań się zastanawiać, czemu jeden dzień jest lepszy, jeden jest gorszy, tylko zacznij się zastanawiać, jak śpisz. Więc jeśli działa, to bardzo fajnie, ale jakoś tak wolałbym mieć zegarek chyba, który bada mi puls. No to ja ci powiem tak, to kosztuje 89 eurocentów, a taki zegarek kosztuje 500 zł. Ale masz zegarek, nie? Wow, no ja nie noszę zegarka. Fajny zegarek. Dobra, no ale tu masz zegarek, który nie jest fajny, tylko wygląda jak taki, wiesz, sportowy chiński? Zegarek. Nie, to są takie zegarki, no. Nie widziałem tych zegarków. Tak, no bo one muszą analizować parę rzeczy, więc to nie jest tak, że montują ci, rozumiesz. No nic. Tak, Hoyer, rozumiem, dobra. Masz kwadratową kopertę. Dobra, mieliśmy zrobić ten odcinek taki żwawszy, to zróbmy go żwawszym. Przejdźmy do mojego tematu. Staraliśmy się unikać tego tematu jak ognia, właściwie jak mogliśmy. Paweł na pewno nigdy go nie poruszał wcześniej, ja też starałem się jak najmniej. Chodzi ogólnie o Psysta. O, ja myślę, czyli temat, że nie unikałem, tylko ten temat jest nudny. Właśnie, jest nudny, dlatego go unikaliśmy. A. Bo jest nudny, bo kogo interesuje proces pozwy. Prawny, pozwy, patenty, inne głupie rzeczy na tym jurysdykcji. Także w końcu zakończył się ten proces. Koniec kupowania komputerów na... Wiesz, o nazwie Psystar i ja... Ktoś kiedyś Włodka pozwie, to wtedy stwierdzi, że jednak nie jest to takie nudne. Także wszyscy ci, którzy kupili ten komputer... 732 osoby. 730, poważnie tylko tyle? To może mogą się spodziewać spokojnie kogoś z wymiaru sprawiedliwości w domu przez najbliższe 2 godziny. Oni sprzedali 732, a planowali, że będą sprzedawać w milionach sztuk. Zapłacili 2,7 miliona odszkodowania. Znaczy mają zapłacić. Nie, czyli nie zapłacili już, bo to było miesiąc temu, że mieli zapłacić. Wycena ich firmy to było tam chyba 63 tysiące dolarów, coś w tym stylu. Śmieszne, tak, nie? Śmiesznie, no. Wiesz, tak, firma, więc... którą zna cały świat, a sprzedała raptem 700 komputerów, czyli mniej niż pewnie jakiś reseller tutaj w Krakowie. Niż Armago na przykład. Armago jest fajne. Armago sprzedaje więcej niż 700. Ja nie wiem, słuchajcie, może Armago zapłaciło Włodkowi coś za jakiś ekstra sponsoring, czy nie? Tak, bo coraz, no czym, wiesz, laptop musiał skąd przyjść. Myślisz, że sobie go kupiłem? Myślisz, że ta herbata jest z mojej kieszeni? Ale nie, na pewno nie jest z mojej, co mnie cieszy. Tak. Nie, ale faktycznie, Psystar przegrał z Kretesem, bo przegrali każdą możliwą apelację. Chyba jeden...
Jeden pozew chyba wygrali, z tego co pamiętam, ale ogólnie zawsze przegrywali i w końcu teraz sąd dowalił im w ten sposób, że nie mogą sprzedawać komputerów z OS X-em zainstalowanym. Tak, bo oni cały czas sprzedawali, nie? Tak, nie mogą, mimo tej walki, nie mogą namawiać do sprzedaży, nie mogą ogólnie nic robić, co by omijało ten proces blokowania, wiesz, instalowania na innych niż na Macach. Nie rozwiązali jednak problemu tego ich EFI, Rebel EFI, więc chyba dalej mogą go sprzedawać. No nie będzie następny pozew, ale to... No będzie następna firma i następną firmą będą pozywać. Ja myślę, że Apple tak samo jak każda inna korporacja, o czym nie każdy sobie zdaje sprawę, bo ludzie niektórzy myślą, że to jest taka fajna firma, wiesz, robi fajne rzeczy i są tacy mili i tak dalej, a to jest normalna korporacja, która ma prawdopodobnie dział prawników, który ma 150 osób. Właśnie. I oni się nudzą. Znaczy, wiesz, oni myślą, że nas nie pozwalisz. Pfizer z założenia powinien przegrać, bo oni ile mają kasy na prawników? Jak mieli budżet na prawników? 100 tysięcy max? Apple miało pewnie kilka milionów, gdzie bierze 5 tysięcy za godzinę. Oni mają nawet tych prawdopodobnie etatowych prawników, więc wiesz, nie mają swoich, więc to jest tyle, dziękuję bardzo i przejdźmy do Tips and Tricks. Porozmawiamy o Hackintoshach znowu może. Oj nie mam siły. Dobra, to przejdźmy może do Tips and Tricks. Jest zimno, jest minus 6, panie i panowie. Ja myślę, że zamiast przejść do Tips and Tricks możemy pogadać troszkę na temat twojego telefonu. A, okej, okay. Dobra, to ja tylko mniej więcej wspomnę. To jest HTC Magic, wgrałem mu HTC. Wgrałem mu ROM, ten sam co był w HTC Hero, więc ma ten sens UI i tak dalej. I szczerze powiedziawszy, jest to pierwszy telefon, który mnie zaskoczył na plus. Z wszystkich jakie miałem, iPhone, okej, te ikonki i tak dalej. Niby najprostsze rozwiązanie z możliwych, bo prosić nie da, ikonki. No. Więc co chcesz, dotykasz, masz od razu. Ale tutaj, żeby włączyć, bo załóżmy menu, klikasz jeden przycisk, masz całe menu, czyli to samo co w iPhone'ie, a dodatkowo masz ten pulpit, nie? Czyli to samo co miał na przykład tutaj. Na tym pulpicie dodajesz to, co chcesz, to, co cię interesuje i tak dalej, więc... Dobra, ale ja miałem ten telefon do testów i nie używałem tych pulpitów. Używałeś? Jakieś durne widżety były, mogłem sobie zmieniać internetowy. Mam tak. No, od razu mam godzinę i tak. Od początku, od razu mam godzinę. Cześć, tutaj mamy SMS-y. Weź dograj to, co on mówi teraz, dobra? Bo potem Na samej górze mam godzinę. Później mam kalendarz, czyli piwo z Piotrem jutro. No właśnie miałem pytać, z jakim Piotrem. Nie z tym Piotrem. W lewo mam SMS, mogę napisać SMS-a. Jeszcze dalej mam kalendarz, czyli mogę sobie dodać. Tutaj mam pogodę. Wracam na początek i ja mam do ludzi, do których mogę dzwonić. Wybieram, klikam i od razu dzwonię. Tutaj mam skróty, tutaj mam zakładki. To jest to, co robię. Używasz tych skrótów? Tak. Bo mam TVN24, lubię poczytać czas od czasu, mam Allegro, lubię sprawdzić, czy mój telefon poszedł na Allegro i mam Facebooka, lubię sprawdzić, czy... Ale on jest włączony teraz. To włącz. Ja bym na twoim miejscu powiedział, jaki masz telefon do sprzedania, bo ja w ostatnim odcinku mówiłem... Mam Twittera, z którego nie korzystam, bo wszyscy korzystają z Blipa. Ale masz Blipa też? Masz Blipa też. To ja włączę Blipa. Ja widziałem, bo to jest Android, tak? Android. To jest Android. No i na tym Androidzie masz ten. Wiem, że jest klient do Blipa. Nie wiem, jeszcze kto to podczynił, ale wygląda całkiem zgrabnie. Ja używałem i działało, udało się. Dobra. Dziękuję bardzo. Okej, to przejdźmy do Tips and Tricks. Była, Paweł, taka sytuacja, że siedzisz w kuchni? Sam z telefonem. Znaczy nie mam kuchni, ale... Okej, okay. Nie masz? Masz aneks. Siedzisz w aneksie kuchennym. Tak byłem u Pawła. Był taką ślepą. Tak byłem rok temu u Pawła. I chciałbym sprawdzić, co się dzieje na komputerze. Dokładnie, co na ekranie komputera się dzieje. No powiedzmy, że było. Powiedzmy, żebyś chciał sprawdzić. Ale nie? W mojej sieci u mnie w domu ten komputer stoi, czy gdzieś indziej? W ciebie w sieci. Dobra, no powiedzmy, że chciałbym. Powiedzmy, żebyś chciał. Że się ściąga coś. Dobra, albo że chciałbyś zmienić piosenkę w iTunes, która cię interesuje. Dobra. Także będziemy potrzebować do tego czegoś tak zwanego VNC. Na pewno dużo ludzi to zna, dużo ludzi tego nie zna. Dlatego do serwera, do VNC będziemy potrzebować serwera i klienta. Serwerem będzie nasz komputer Mac, bo on ma budowaną obsługę tego VNC, a klientem może być byle jaki telefon, może być drugi komputer, więc może być też iPhone. Więc skupmy się na Macu i na iPhone'ie. Ja sorry, że odpisuję na maila, ale zaraz ci powiem. I ja send. Dobrze, że nie ma internetu. Oficjalny mail. Żeby włączyć na Macu, wychodzimy do opcji sharing, po polsku to jest udostępnianie i klikamy na screen sharing. Tak, screen sharing, no. Po polsku... Współdzielenie ekranu. Dokładnie. No. Na iPhone'a instalujemy aplikację, bądź jaką, byleby obsługiwała w protokół VNC. Na App Store kliknąłem pierwszą lepszą, było jakieś Mocha VNC, było też Jadu. VNC chyba opisywałeś na blogu. Także ściągnijcie byle jaką aplikację z końcówką VNC albo w nazwie. Wpiszcie IP komputera do iPhone'a i będziecie widzieć wszystko to, co się dzieje na ekranie komputera. W swoim iPhone'ie będzie można scrollować,
klikać, zmieniać, no, a jak to, przebijać. A jak to działa z twoim HTC? Działa bardzo fajnie właśnie. Było tak, że siedziałem w kuchni, grała muzyka w moim pokoju. Wszedłem sobie, kliknąłem, bo wiedziałem, że mam włączone. Wszedłem do Marketplace'a, ściągnąłem coś na VNC, znałem IP mojego komputera, wpisałem, od razu połączyło. Czyli zamiast ruszyć z tyłek i pójść do pokoju i zrobić byłem lekko pijany, nie chciałem porysować ścian, przemieszczając się po dom. Zrobiłem 10 metrów do pokoju, ale nie powiem ci, że rozumiem cię. To nie jest taki głupi pomysł, ludzie. Nie wiem, czemu wszyscy kręcą głowami. Poza tym możesz być 100 metrów od pokoju, więc pójście do pokoju może być już trochę problemem, nie? Tak, będzie mały spacer. Włodek mieszka na takim, mają halę, taki loft, no, ja 300 taki, metrów kwadratowych. Wszystko jest na otwartej przestrzeni. Jeszcze desi. Dobra. Wiem, że niektórym się to spodobało, więc proszę bardzo. Moje tips and tricks dotyczy tylko i wyłącznie z tą Leopardem. I maila, program mail. Znowu? Nie, ostatnio był iTunes, okay. A wcześniej był QuickTime. Czy ja lubię twoje maile, bo się dużo właściwie to żadnego nie znam. Czasem jest tak, że ktoś prosi cię o kontakt do kogoś innego. Na przykład dajmy to, że mnie ktoś prosi o kontakt do Przemka, bo chce zapytać o jakieś szczegóły dotyczące przejściówek. Tak? Okay. I teraz tak, ja musiałbym zrobić tak, wejść do książki adresowej, znaleźć Przemka, prawda, znaleźć jego maila, zapytać Przemka, czy mogę udostępnić oczywiście ten mail, kontuazyjnie. No ale powiedzmy, że już mam tą pozwolenie. Możemy podać twojego maila? Później? Okej, dobra, to podamy później do Przemka. Dobra, no, a poczekaj, ja sobie mogę ten. O, Markowicz Włodek. Tak, no bo dajmy to, że piszę do ciebie kontakt do Przemka. Ja nie, bla, 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 prawda, piszę tutaj. O, i teraz tak. Włodku, skontaktuj się z Przemkiem. Wow, szybko piszę. My? Oto jego mail. Kręcimy film. Oto jego mail. I teraz tak, normalnie musiałbym wejść do książki adresowej, która gdzieś tam jest, wpisać sobie Przemek, prawda, skopiować mail, wkleić. Okej. A teraz patrz, co ja robię. Do pozycji, do albo DW, dopisuję sobie Przemek. I teraz szukamy tutaj, prawda, ten. O, dobra, jest, powiedzmy, że jest mail. Tak, ten Przemku znasz. Dobra, nie ma. Chodzi mi o to, żeby jakby adresata dodać tą osobę jedną. Tą, którą faktycznie kontakt szukamy, ale nie wysyłać tego maila. Jeszcze nie, spokojnie. I teraz bierzemy ten taki niebieski balonik i go przeciągamy do treści maila. I w Snow Leopardzie dzieje się tak, że mail, nie pojawi się sam mail. Nie było tego wcześniej. Nie było. Pojawi się imię, nazwisko i mail w tych takich nawiasach ładnych, że to będzie link, więc po prostu jest to piękne, bo nie trzeba pisać ani imienia, ani nazwiska, tylko przeciągamy. Potem oczywiście trzeba pamiętać, żeby usunąć tą osobę z odbiorców. Możemy wysłać. Okay. Ja pamiętam, jak Apple prezentowało pierwszy raz maila na OS X, to było, nie wiem, 2001 czy który, i wtedy reklamowali, że te wszystkie adresy to są obiekty. Ale to jest? Nie. Obiekty, które można przenosić, dlatego tak, to, że to przenosisz teraz, to jest właśnie to, korzysta z tego. Tak, ale bardziej chodzi mi o to, że jak przenosisz, nawet dasz, jak tutaj damy sobie kopiuj adres, to nie kopiuje samego adresu, tylko teraz kopiuje imię, nazwisko i adres. I to jest właśnie ten element, jakby, który jest nowy w tą Leopardzie. Dobra. Niektórym się to podoba, niektórym nie, ale jest to cholernie wygodne, jeżeli się komuś przekazuje kontakty bardzo szybko. Dobra. Zobaczyć. Dobra. Okej. To może. Przejdźmy może najpierw do sponsorów i później do maila. Jak chcesz. Dobra. To ja nie wysyłam tego maila do ciebie w takim razie. Dobra. Nie przygotowałem sobie sponsorów, więc będę jechał z pamięci. Sorry. O, cholera. Ja znaczy, na pewno to zrobię. Tak. Także pierwszym. Pierwszym sponsorem naszym dzisiejszym będzie serwis internetowy, czyli portal aukcyjny kapiak.pl. Jeśli chcecie coś kupić tanio, trochę zaryzykować, proszę bardzo, kapiak.pl ma tam swoją własną walutę, tak zwane te kapiaki. Kapiaki to jest. Działa to tak, że sobie tam nabijają tą cenę co ileś tam groszy i na tym zbierają tą bazę swoich pieniędzy na dany produkt. Znaczy jakby nie. Z punktu widzenia was. Użytkownika to nie ma wielkiego znaczenia. On także jeśli chcecie sprawdzić, jak to działa, to najlepiej po prostu wejdźcie na kapiak.pl i sprawdźcie, na czym to polega. Mają produkty Apple od Armago, naszego sponsora. Drugim sponsorem. Jaki przypadek? Zauważyłem, jak szybko przyszedłem, tak bardzo sprytnie. Tak płynnie, nie? Nikt mnie nie zauważył. I mają dużo produktów też z innych branż, takich jak na przykład telewizory, czy tam co innego. Ale skupmy się na Armago, bo Armago ma iPody. iPody są fajnym prezentem na święta, więc proszę bardzo, armago.pl, iPod, zakładka, cokolwiek. Kliknąć, kupić i podarować się ukochanej osobie, a mają też promocje, mają nowe iMaki 27-calowe. O, które właśnie. Których nie ma nigdzie, bo są. Co? Bo ja chciałem powiedzieć, że właśnie rozmawiam z człowiekiem, który od Apple, prawda, przez Compress, taką firmę PR-ową. Aha. iMac 27 cali już jedzie do nas do testów. O, okej. Okay. No, więc to będzie fajnie. Unpacking na blipie i wszystko. Czyli jakby ktoś chciał znać trochę więcej o tym nowym iMacu przed zakupem. Tak, no, poczekajcie chwilę, bo Paweł piszesz recenzję bardzo szybko, na przykład HTC Hero. Jeszcze nie został. Miesięcy. Także Armago, promocje, prawa kolumna, sprawdźcie.
bardzo fajny sponsor, tak samo jak Kapiak. I trzecim naszym sponsorem jest CSOP, który siedzi tutaj obok. Przemek, który siedzi Przemek, tutaj Staroszczyk. Obok. Dobrze powiedziałem? Świetnie. Mail do Przemka to csop@mi.me.com. A jeśli macie jakieś pytania, to piszcie prosto do Przemka, nie do nas. Jeszcze raz do Przemka, nie do nas. Czy przejściówka działa z takim komputerem, czy nie działa z takim, jak jest skonstruowana, jak wygląda. A propos tych przejściówek, to mam już te nowe, które poszły do sprzedaży. Wyglądają mniej więcej tak. Inne pudełko może mieć. Chyba, że nie masz. To. A to czekaj, bo tutaj są dwa i Przemek. Także przejściówki są mniejsze, teraz są białe, mają opakowanie. Jest tylko jedna sztuka na raz. I są trochę tańsze niż te Apple'owe, więc to też na plus. Wygląda to tak. Tak to wygląda. I bardzo małe. I powiem wam tak, oglądaliśmy te przejściówki przed odcinkiem. Są super, jeśli chodzi o wykonanie. O wykonanie te są naprawdę nie mam zastrzeżeń. Żadnych. Żadnych. I rzecz, która naprawdę jest dla mnie super, to to, że ten kabel jest dłuższy. Widzicie? O, ma jest 20 cm. No, może tak. 18, nie? Tak. A nie jest taki króciutki jak u Apple, czyli taki. No i w ogóle to jest HDMI, czego w ogóle nie. Dobra. Tak więc dzięki za przejściówki dzisiaj rozdajemy... Dzisiaj rozdajemy dwie z poprzedniego odcinka. Braliśmy pod uwagę komentarze na Widlerze i na Apple Blog. W sumie było ich ze 140, jakoś tak. Także pierwszą osobą to jest z appleblog.pl, będzie Robin. Także wygrywasz taką przejściówkę tylko na DVI, tak jak... No, nie mamy. VGA. Teraz tak? VGA jest. Znaczy nie, on wygrywa DVI, my teraz ogłaszamy na VGA. Wygrywasz na DVI. On się orientuje. Drugą osobą... to nie jest to. Drugą osobą jest, już chwileczkę, dajcie mi sekundkę, bo wiem, Kabanos. Także fajny nick. Nie wiem, fajny. Nie wiem czy fajny, ale przynajmniej uniwersalny. Także wy obaj dostajecie Kabanos i Robin na DVI, a dzisiaj ogłaszamy na następne przejściówki na VGA. One są trochę większe, są trochę droższe, są trochę fajniejsze. I równie fajnie wygrać. Będzie można wygrać za tydzień, trzeba będzie tylko skomentować ten odcinek. Jak najbardziej. Na appleblog.pl lub na Widlerze. Oprócz tego Paweł, święta idą i mamy wszystkie kolory tęczy. Mamy... To jest mój ulubiony tu gdzieś. Mamy róż. Mamy... Nie, to jest fiolet, to jest róż. To jest róż. A to co jest? To jest ten mdły róż. To jest róż. Jest kolor z Maru, może nie jest róż, masz rację. To jest fiolet. Kolorów jest 12. Nie ale będziemy wam dawać telefon, możliwości telefon, wybrania. Bo pokażemy wam później... tą obudowę na założonym telefonie. Podaj przy kamerze. O. I jak widzicie? Kolor jest bardzo fajny. Wygląda bardzo fajnie, bo odpakowane się ładnie błyszczy. Także mamy tego 12, rozdajemy po dwie obudowy na osobę dla dwóch osób, czyli cztery obudowy na odcinek idą przez trzy odcinki. To tak samo wśród komentujących. I te obudowy, żeby nie było, też są od Przemka, od CSOP, więc... Ich na razie nie możemy cię kupić, ale śledźcie uważnie te aukcje internetowe, ponieważ tam się będą jakieś nowe rzeczy pojawiać. Zobaczyłeś, że na aukcji jesteśmy my? Tak, wziąłem właśnie, promocja Apple. Tak. Dziękuję. A widziałeś na Allegro, jak piszesz Apple Blog wyszukiwarkę, to tylko te aukcje się pojawiają? Tak, tak. Wow, widzisz? To jest w sumie dobre, bo nikomu innemu nie pozwoliliśmy tego robić. A, i oprócz tego mamy jeszcze 5 kodów na 500 kapiaków od Armago. Znaczy od kapiak? Od kapiak. Od Armago chyba razem. Więc 5 kodów. Na 100 kapiaków razem 500. I to też w następnym odcinku. A w tym odcinku przypadkiem nie rozdajemy tych kodów też? Tak, masz rację. Osoby, które wygrywają na Widlerze, to jest THMS i ITAM. A ITAM. Wśród ITAM. Komentujących na appleblog.pl to Grzegorz, Walin i Misz. Także gratulujemy. Kody zostaną wam przesłane w ciągu następnych 15 dni roboczych. Gdyby coś się było nie tak, proszę pisać do prezesa redakcja @appleblog.pl. Wodek pod gmail.com tak naprawdę. A gdybyście chcieli śledzić poczynania Pawła w dniu codziennym, to njet.blip.pl. Tak. A Wodek zaczął blipa używać, tak jest, na swoim HTC z Androidem. To jest HTC. HTC? Od hate? Nie wiem właśnie. HTC? Wodek zaczął używać blipa, więc Wodek przez V i CK na końcu, Wlodeck, blip.pl. Taki brytyjski, wiesz, akcent, taki HTC, więc ja wiem, jak ja pracowałem w Wielkiej Brytanii, to miałem ludzi z całego świata, tylko nie Brytyjczyków, więc tak, nie tak. Miałem kontaktu. Zauważyłem, zauważyłem, jak tam byłem. Także przejdźmy do maili. Tak, okej. Okay. Witamy z powrotem w mailach. Paweł dalej szuka swojego, ja mam już przygotowany. Mail jest od Marka Motyki. Mam nadzieję, że mogłem to powiedzieć. Ja piszę do nas taką sprawą, że szukał od dawna programu, który by poprawnie wyświetlał napisy na Macu. No. I zawsze było to coś nie tak. Zawsze było albo rozmazane, albo złe, albo jakieś takie rozciągnięte, albo brzydkie. Napisy do filmów. Napisy do filmów. Właśnie nie wiem, o jakie filmy mu chodzi, bo pewnie na pewno nie takie DivX-owe, bo takich nie można ściągać. Więc pewnie właśnie. Jakieś inne. Znalazł program o nazwie Chroma Player.
Chroma Player się pisze. Ściągnąłem ten program, potestowałem i rzeczywiście wyświetla tak jakby, wiesz, w natywnej rozdzielczości twojego monitora. Więc w sensie nie skaluje, nie ma żadnych pikseli niepotrzebnych. Wyglądają bardzo fajnie, jeśli ktoś potrzebuje, to jest chromaplayer.com/download. Umieszczę na... A tutaj? A o tym, a bym zapomniał, znalazłem testowy kod, to nie mam mówić tego nic na ten temat? Mam nadzieję, że nie mam mówić, bo to jest chyba kod, który... Możesz sobie użyć, tak? Który jest po prostu przypisany do tego maila. A, on już nie może wyjść dalej poza tego maila. Kumam. To ja też dostałem tego maila? Tak. Super. Dobra, a mój mail pochodzi od Adama. Chyba nie pierwszy raz, szczerze mówiąc. I to jest prawdziwy mail, bo Wodek zrobił tips and tricks z mailu, ale co tam? Często mi się to zdarza. No właśnie, a mój mail pochodzi od Adama i Adam pisze do nas, że pisze poinformować o zmianie na stronie Time. Time na pewno każdy taki magazyn w stronę. Magazine? Tak, jest. Owszem. Wszedłem właśnie na stronę Time i zostało tam zamknięte głosowanie internetów na osobę roku. I teraz nie zgadniecie, kto zdobył 49% głosów. Wodek! Wiedziałem, że to powiesz, nie wiem czemu. Nie, 40%, 49% oczywiście Steve Jobs to był. 49% głosów, więc myślę, że dosyć duża wartość. Ale dziwne, że akurat teraz zdobył, kiedy go nie było cały rok. Nie no, już troszeczkę wrócił, nie? Tak, ale w sumie faktycznie nie było go większość roku. No i jeszcze, że jeszcze nie wiemy dokładnie, ponieważ nagrywamy dzisiaj, kiedy są wyniki, więc nie wiemy, jakie są jeszcze wyniki, ale 49% głosów od internautów, które też się liczą, zostało oddane na CEO. Czytałem o tym. Pierwszy telefon według tego magazynu Time Magazine to był okrzyknięty Motorola Droid, a nie iPhone. Sprzedali się. iPhone był na czwartym miejscu. W sensie ktoś się sprzedał. Motorola zapłaciła Time, żeby... Time się sprzedał oczywiście, nie? Co w ogóle sprzedajny. No, więc generalnie to był mój mail. Jeżeli będziecie wiedzieć, jakie są wyniki na osobę roku według magazynu Time, to na pewno możecie dać znać. A ja chyba powinienem zacząć jakieś dajcie znać w komentarzach. Ja czytam komentarze, mimo że odcinka nie oglądam, ale czytam komentarze zawsze. Tak, już się śmialiśmy z Piotrkiem, że Wodek ogląda odcinek. Dopiero jak w komentarzach ktoś umieści, haha, ale Wodek się wygłupia, nie? Albo fajna końcówka. Śmieszne zakończenie. Dokładnie. Wtedy Wodek na widelę szybko i końcóweczkę tylko ogląda. Masz rację. A ja tam kiedyś nagram takie, będzie tak, na szumi będzie tak, tylko ja będę w środku, będzie tak. Włodzimierzu, cześć. Dobrze, że oglądasz siedzisz niebezpiecznie blisko do mnie. To chyba byłoby tyle. Dziękujemy za gościnę w... Tanie dranie. W tanich draniach. Tanie dranie na rogu ulic Jakuba i Józefa, na Kogoskim Kazimierzu, więc zapraszamy serdecznie. Jest dosyć przyjemnie, chociaż trochę wieje od okna. Tak. Ale co tam? Ale herbata była bardzo dobra. Herbata była także i obsługa jest bardzo miła. Pani się ciągle uśmiecha. Także bardzo pogodna pani. Nie, już przestań, bo jak pani mówiłem o pani Agnieszce z Armago, to już myślę, że pani ten Agnieszka temat skończy. Jest również bardzo miła. Tak. Nie miałem jej okazji poznać, ale gadałem z nią na gadu, więc jest bardzo fajna się na gadu się zaprezentowała. Dużo uśmieszków poszło. Także bardzo fajnie. Jest tyle pogodnych kobiet dzisiaj w świecie, że... Okej, okay. To był 647 Apple Blog TV. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Ja również dziękuję. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli się podobało. Albo wam się nie podobało, to też dajcie. Albo jeżeli chcecie wygrać fajne nagrody, też dajcie znać w komentarzach. Dokładnie. Dziękujemy, okay. Dziękujemy wszystkim zobaczonym. Dobranoc. Witamy w programie doktora Miotka. Dzisiaj zajmiemy się zagadnieniem... Profesora. Zagadnieniem słowa... Nie, wiesz, jakie ja mam słowo. Otworzył... Otworzyło... Otwarło. Otwarło. Otwarło, otworzyło. O, właśnie. Ja nawet nie wiem, jaka jest ta druga forma. Otóż wiele osób twierdzi... Uważa. Że to słowo jest niepoprawne. A otóż otwarło jest poprawne. Ha. No i co? Jak się teraz czujecie z tym? How are you gonna face yourself? Pewnie nie fajnie.